Telewizja w Polsce.pl. Ruszamy z kampanią przed wyborami samorządowymi, no bo znamy już termin wyborów, a o kampanii, o tym, czego możemy spodziewać się po kolejnych ruchach, rozmawiamy z Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, panie senatorze, ostatnia konwencja pana premiera Mateusza Morawieckiego w Sandomierzu właśnie. Czy to oznacza, że bój przy wyborach samorządowych będzie paradoksalnie nie z Koalicją Obywatelską, nie z Platformą i Nowoczesną, ale przede wszystkim z PSL-em? To była konwencja, która była w historycznym mieście Sandomierzu, znakomita, z doskonałym wystąpieniem pana premiera. Pan premier pokazał, wbrew temu, jaka opinia o nim była, że jest raczej takim politykiem salonowym, świetnie się czującym w małych gremiach, że potrafi znakomicie złapać kontakt z dużą widownią. Ma, można powiedzieć, to, co w polityce jest ważne, a mianowicie takie zdolności przy dużych zgromadzeniach, złapania łatwego kontaktu. Sam miałem okazję, będąc na pielgrzymce Radia Maryja 8 lipca, obserwować, jak znakomicie, będąc pierwszy raz na Wałach Jasnogórskich, właśnie na pielgrzymce Radia Maryja, jak znakomicie potrafił nawiązać taką nić porozumienia z dziesiątkami tysięcy uczestników tej... Dojrzewa trochę pan premier jako polityk? I wyraźnie widać, że zaczyna się rozwijać w znakomitej formie, co zresztą już nawet totalna opozycja zaczyna z przekąsem zauważać, ponieważ no, jeżeli zestawimy pana premiera z prominentnymi politykami opozycji, no to przyzna pan redaktor, że dość blado pod tym względem wypadają. A więc ta kampania się zaczęła. Po drugie, ona była wyraźnie adresowana do mieszkańców wsi, do rolników. Ona bardzo wyraźnie odnosiła się do sytuacji na wsi, która z wyników z powodu znanych pogodowych, ale też i innych, no, różnych strukturalnych zaniedbań przez lata, różnych błędów, które były w politykach rolnych. Jest ta sytuacja na wsi, nie jest najlepsza i z tego punktu widzenia mogło powstać wrażenie, że głównym rywalem w tych wyborach jest PSL. No, mocno się ludowcom dostało od pana premiera. Mocno się dostało, ale przyzna pan redaktor, że te słowa mają pokrycie w faktach. Znaczy, pan premier odwoływał się w tych wypowiedziach do faktów. No, faktem jest, że PSL na przestrzeni tych ostatnich lat po 89, 16 lat było, bezpośrednio rządziło, było w układzie rządzącym. Faktem jest, że w zdecydowanej większości sejmików albo rządzi, albo współrządzi. 15 na 16, a sejmiki wojewódzkie i samorządy też mają ogromny wpływ na rozwój sytuacji na wsi. A więc to nie jest tak, że jak propaganda PSL-owska mówi, że za czasów jak PSL był w rządzie, to wszystko było rewelacyjnie, a zaczęły się problemy w momencie, kiedy PiS objął rządy w Polsce. Jest to oczywiście teza propagandowa, nie mająca pokrycia w faktach. I z tego punktu widzenia pan premier bardzo ładnie wypunktował PSL, zwrócił uwagę na te problemy. Ja też sam reprezentuję okręg wiejski, bo jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego, z północnego Mazowsza i znam doskonale nastroje na wsi i wiem, że rolnicy oczekują od rządu zdecydowanych działań. I czyli czego? No, czyli przede wszystkim reagowania na klęski, które są w tej chwili związane chociażby z suszą, a ponadto przede wszystkim jest to kwestia całej procedury od pola do stołu, to znaczy, żeby wyeliminować ten łańcuch pośredników, którzy nie ponosząc ryzyka produkcji rolnej, nie ponosząc tego trudu i tych wszystkich niepewności i zmian koniunktur i sytuacji pogodowej, osiągają olbrzymie zyski, bo jeżeli powiedzmy owoce miękkie kosztują w skupie X, a konsument płaci 10x-ów, no to widać wyraźnie, ile pośrednicy zarabiają na Ale tym. Powie ktoś, panie senatorze, rządzicie już 3 lata, ten plan dla wsi mógł być realizowany już rok temu, 2 lata temu, 2,5 roku temu. Ja pana może zaskoczę, ale ja zwracałem uwagę na te problemy. Ja z panem ministrem Jurgielem na ten temat miałem okazję rozmawiać i mu właśnie sygnalizować te problemy, o których mi z kolei mówili rolnicy z mojego okręgu wyborczego. Także ja myślę, że ta świadomość w rządzie jak najbardziej była. I sądzę, że no po prostu nie da się wszystkiego naraz robić, bo przecież nie jest tajemnicą, że ten program dla wsi, on również obciąża budżet centralny, prawda? No więc skoro w tym budżecie pójdzie więcej na rolnictwo, dla dobra nas wszystkich, no bo wszyscy musimy coś jeść,
No ale z drugiej strony nie będzie pieniędzy na inne potrzeby. Także rząd musi tutaj w sposób niezwykle racjonalny i według pewnego harmonogramu tę politykę prowadzić. W tej chwili nadszedł czas dla rolnictwa i ja się bardzo z tego cieszę. Zapytam jeszcze o ten polityczny wydźwięk. Zgodzi się pan, panie senatorze, że dla PSL-u to jest gra już nie tylko o jeden czy dwa sejmiki, ale o życie. No bo Platforma będzie pewnie jeszcze zakotwiczona w kilku dużych miastach, ale dla PSL-u to już jest walka o być albo nie być. Mam takie wrażenie. PSL jest stronnictwem, które ma duże aktywa w samorządzie, przede wszystkim w samorządzie gminnym. Mogę panu powiedzieć, że na 44 gminy w moim okręgu wyborczym, w 5 powiatach, na północnym Mazowszu, PSL bezpośrednio rządzi w 30 kilku. A więc to pokazuje te aktywa, które są rzeczywiście duże. I nie sądzę, żeby po tej kampanii sytuacja, szczególnie w tych gminach, uległa jakiejś radykalnej zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o sejmiki, no to jest już wielka polityka i zobaczymy, jaki będzie wynik do sejmików. Ale w moim głębokim przekonaniu tutaj należy się spodziewać wysokiego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, a to otworzy możliwość przynajmniej w kilku województwach. No właśnie, w ilu, panie senatorze? Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ale do samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości w tych województwach, ponieważ spodziewam się, że większość radnych będzie od naszego obozu politycznego. Wybory 21 października, zanim do wyborów dojdzie, 2 miesiące gorącej kampanii. I o tej kampanii rozmawialiśmy z Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości.